U wrażdu Bambesz znajdujemy się w tym miejscu głównym i tu jest taki szlak, można się przejść cały czas, jakieś takie, ale to już małe obiekty głównie, nie takie jak żeśmy wcześniej widzieli. Jest też tutaj możliwość wejścia. Obiekt jest bardzo skomercjalizowany, ale no, nieczynny, no. Nikogo nie ma, tylko bramy, wrota i bunkier, który ucierpiał, ale jest tutaj coś dobudowane, tak jakby na turystów. Takie miejsce pamięci, można powiedzieć, zostało. Ołwraż i Bambesz. Blok numer 2, Ołwraż do Bambesz. W końcu widzimy jakieś takie, o, zobaczcie jak ta wieżyczka na przykład. Wszystko rozwalone wokół niej. Niemcy, którzy już tutaj zdobyli. Zrzucone właśnie ten system filtracyjny chyba. Tak to dzisiaj wygląda. Czyli ten bunkier wydaje się solidny, ale już w czasie bombardowania widać, ile tego odpadło. Cała tutaj kopuła została odsłonięta. Może nie cała, ale jak te pociski się w nią zagłębiły. No, wygląda to niesamowicie, tak? Zrujnowano ten bunkier. Niektóre obiekty to się znajdują w takim otoczeniu i tu są takie róże kulczaste i dopiero jak naprawdę, jak się podejdzie na minimalną odległość, to można dostrzec, że tu jest kopuła i że stoimy na bunkrze. Tak? To jest kopuła, całe zarośnięte. Ta kopuła oberwała, ale na zamaskowanie 10 punktów daje. Podejdźmy do niego, zobaczmy w ogóle, czy da się podejść. Mam nadzieję, że to nie są te chyba szkodliwe maki sosnowskiego coś tam. No, bunkier dostał swoje. Ciekawe, czy by tu wszedł tędy. Jest prawdopodobieństwo, że tu można wejść. Tu widać właśnie mocne uderzenia w kopułę. Aha, to jeszcze zobaczmy, czy tu jest jakieś inne wejście. Nie ma. Czy ten bunkier można się wśliznąć jedynie czołgiem, czołgając się. Ołwraż do Laudrefang ucierpiał w trakcie działań wojennych. Jest to bunkier, blok numer 3, do którego jest wejście. Do innych bloków nie znalazłem wejścia, które eksplorowałem po lesie. Widać, że mocno jest tutaj wyposażony. Jest takie no jakby moździerze ma na dole. Maszynowe. Na dole były chyba moździerze, które strzelały w górę i lobem próbowały za kołnierz przeciwnikowi zaszkodzić. Flaga nie powiewa jak na wielu. Widzimy dwie kopuły ustawione 180 stopni, strzelają w przeciwnym kierunku, żeby pokryć całość. Mamy jeszcze podnoszoną kopułę. Nieczynne. Masz tu nie ma. Jakieś prace tutaj drobne ktoś wykonał. I to wszystko niestety jest zamknięte. Nie wejdziemy na dziko. Na starych zdjęciach wam pokażę kolejny element linii Maginota. To są szyny kolejowe, które są tak powbijane pionowo. I tamten element, który widzicie, taki bardziej pas zaminowany. Natomiast od bunkra do bunkra często właśnie szły jeszcze pas taki przeciwczołgowy,
powbijanych właśnie takich dwuteowników wykonywanych z szyn kolejowych. Jeszcze jadąc przez las znalazłem coś takiego, tak jakby fundamenty po barakach, takie konstrukcje jak ta. Nie wiem, do czego to mogło służyć. Po prostu już znaki czasu tylko zostały, pozostałości. W ogóle to nie wygląda jak linia Maginota, tylko jak jakiś właśnie w stylu niemieckich baraków, takich obozów pracy, bym tak powiedział. No tutaj komin z klinkieru. W bardzo dobrym stanie. I to było jakieś pomieszczenie. Tam są jakieś fundamenty też. Jest to rozrzucone po lesie. Ołowraż The Tetting. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Tutaj się samochody porozbijać. Ale niestety droga dojazdowa jest zaszlabanowana. No ale tutaj by zabiwakował na takiej polance, żeby opał był. No widać, że jakieś wejście tutaj jest. Kudeczka pewnie założona. Oryginalne tutaj jest. Ktoś to tutaj zamknął. Ciekawe, jak oni to podnoszą. Chcą wejść. Muszą mieć coś. Ciekawe, czy te drzwi są zamknięte na klucz. Inaczej jest tak jakby porobiony, ma takie... Może w innym okresie już był robiony, chociaż to też jest tak jak w innych obiektach. Jak się mnie zastanawia, czy tu jest z tyłu coś? Nie. Aha, to jest jakby czerpnia powietrza. Jakby tędy czerpało powietrze. Tu jest wlot, tu jest snorkel. O, to jest snorkel, tak bym to nazwał. I tam pewnie jeszcze były jakieś filtry może, czy coś włożone, nie mam pojęcia. Zgaduję. Ale człowiek się naogląda tych obiektów i już zaczyna snuć teorię. No to wszystko, no piękny obiekt, piękne miejsce. Widać, że ktoś tutaj o tą trawę dbał, bo tak las tak nie wygląda. Ale niestety wejść nie wejdziemy. To jeszcze ziemianka jest, mogę wam ziemiankę pokazać. Zobaczmy. Nic tu nie ma. Zwykła ziemianka. Graficiarze byli. Odcisnęli swoje piętno. Kopuła jest, także wszystko dobrze, niech stoi sobie. Tak mogła wyglądać budowa. Betoniarka. Zasyp. Wagoniki z betonem, które prowadziły do miejsca budowy.